Witaj, ziomeczki, z tej strony Dragon, w już trzecim odcinku z gry Crow Country. W ostatnim odcinku w sumie przechodziliśmy chyba tylko przez jeden segment... O Jezu, przestraszy mnie ta rozdymka na tyle. Przez jeden segment mapy, ponieważ przechodziliśmy przez tą lewą stronę. A w sumie mamy dosyć dużo zagadek w innych miejscach. Mamy jeszcze coś w teatrze, naprawdę nie wiem, co w teatrze trzeba jeszcze zrobić. W lochach, w nawiedzonym posiadłości na pewno. Mamy tutaj też jakieś zamknięte drzwi, ale najpierw potrzebujemy w głównej mierze srebrnego klucza, którego jeszcze nie znaleźliśmy. Więc pierwsze co pomyślałem sobie, że moglibyśmy sprawdzić na początku odcinka, to jest ten gościu, którego uratowaliśmy na samym początku. Z tego względu, że... tam jakiś taki większy blok był. Z tego względu, że w sumie może już coś... okej, przechodzimy. Może coś już się z nim stało, albo możemy go uratować, chociaż nie sądzę, dlatego że został zarażony. Okej, co tam u ciebie? O, tak. Artur, czy policjant koło ciebie przychodził? Tak, był na rowerze. Rozmawiałeś z nim? Tak, trochę. Okej. Okej, czyli w sumie nie wszystko okej, tylko... Ej, czekajcie, czy tutaj w ogóle byliśmy? Okej. Nie przechodziliśmy tamtędy, ale tam było tylko, żeby sprawdzić, czy jest krew, ale w sumie nas to już za bardzo nie obchodzi. Zgaduję, że tutaj coś odblokujemy później, jak już prąd wróci. Ale na razie musimy wrócić i teraz co my zdobyliśmy? Muszę sobie przypomnieć, co my teraz musimy zrobić. Mamy to wszystko. Mamy kod, tak, mamy kod do... Dobra, wtedy też można przejść. Mamy kod do tamtego... sejfu. Akurat my koło niego przechodziliśmy, więc wiemy, że tam jest przejście, tylko że bardziej skończyło się na tym, że... Nie tu. Skończyło się bardziej na tym, że my bardziej poszliśmy dookoła, że najpierw do tamtego przejścia, a później do tego miejsca, gdzie musieliśmy pójść. Ale jak już, że już tutaj jesteśmy, no to możemy przejść. Policjant znowu zniknął. Okej, więc gdzie jest ten safe? On gdzieś tutaj... O, tutaj był. To jest chyba mapa? Okej, dajcie mi chwilę, bo ja tutaj sobie zapisałem to, tylko że oczywiście nie otworzyłem sobie notatnika. Okej, więc kod to jest 8891. Okej, otworzyło się? Okej, i mamy mapę. Mapa sekretów. Okej, to jest ważne. O, mamy już na boki? Nie. I niby gdzie jest mapa sekretów? Co ona tam dała? Sekrety? Okej, wygląda na to, że jeszcze trochę mamy do zbadania. Na szczęście... W głównej mierze te sekrety to wydaje mi się, że coś w stylu Unknown Door. Okej, coś w stylu takiego, że możemy tam pójść i się bardziej rozejrzeć. Co było naprzeciwko Fairy Pond? Już nie pamiętam. Ale przechodzimy. Tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą możemy teraz badać, ponieważ nic więcej już nie mamy. Tak, już sobie wszystko wykorzystaliśmy, więc tak, coś naprzeciwko Fairy Pond, to jest teatr, to jest ten grzyb, ale co było w tym grzybie? Ej, w tym grzybie czekaj, my jakoś to otworzyliśmy? Nie pamiętam, żeby tego grzyba otwieraliśmy. Okej, co tutaj mamy? Okej, no w sumie byłoby prościej. Mamy tutaj jakąś ucztę. Włączmy zegarek. Zegarek. To żyje? To żyje. Latarkę.
Nie, lepiej nie jedzmy tego. Okej, okay, co tutaj jest napisane? Okej. Okay. Tam jest coś ważnego. Tam jest... Nie wiem, co to jest. Okej, okay. Dlaczego będziemy musieli coś jeść? Tylko wydaje mi się, że nie powinniśmy tego jeść, bo to... że to są goście. Dobra, ammo, ale chyba my mamy. No właśnie, mamy dosyć dużo. Okej. 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 Czy możemy z tobą pogadać? Okej, okay, włączmy guzik na jego głowie. Zaprosiłem Letira Elodes na obiad, ale i tak wydaje mi się, że jem samotnie. Mam obawę, że Shiitake, to jest grzyb, Shiitake zostanie wyrzucony dla świń. Okej, okay. Więc musimy co, znaleźć ten Lenia coś? Tak, leni nas, dobra, zjedzmy. Okej, okay. Co teraz? Zaprosiłem Amanina ta Prisborigara na obiad, ale jem samotnie. Okej. Okay. Dobra, rozumiem już. Czyli tak, ten Bristeret coś tam, on jest trujący, więc nie możemy go zjeść. Amanina Prisborigara. Okej. Okay. Tak, tylko że Amatina to jest... jest ona ten... cały niedobro, więc... Czekajcie, możemy do tego strzelić? Znaczy się możemy, ale... ale raczej nie. Co możemy zrobić, żeby... A, medkit. Dobra, oprócz tego, że śmierdzi wszędzie, my tak naprawdę mamy tego grzyba, ale nie powinniśmy go jeść, ponieważ on jest trujący. Co mamy zrobić, że... bo jest trujący. Mamy go zjeść i tak, i później się... Okej. Okay. O Jezu, critical mamy. O Jezu. Dobra, i co teraz? Okej. Morszel. Ta zagadka jest dziwna, a zarazem nawet ciekawa. Dobra, no tak, no on jest. Okej, okay, Blusher jest jadalny. Więc możemy go zjeść. No i co teraz? Okej, okay, wiecie co? Bo ciągle będziemy dostawać damage'a, a wydaje mi się, że możliwe, że jest... O, jest. Okej, okay, nie można jeść żadnego. Jest tutaj coś. No tak, tak. Tylko, że...
głównej mierze nie wiem, jak się pozbyć tych zatrutych grzybów. No masz ci los. Chyba będziemy musieli tak to zjeść. A dwa ostatnie to są te trujące. Okej, jeszcze jesteśmy zatruci. Na szczęście mamy dosyć dużo apteczek, więc możemy po prostu to tak po prostu na siłę przejść. No, myślę, że napis, że jest coś trujące, będzie oznaczał, że jest trujące. Okej, więc tak, zajmijmy się tym i apteczka. Okej, co teraz? O, mały grzybek. Ej, jestem małym grzybkiem. Mogę użyć moich magicznych grzybich, mojej grzybiej magii, żeby spełnić twoje życzenie. Powiedz mi, jakie masz życzenie? Co? Chcesz poprawić siłę swojego pistoletu? Każdy ma swoje życzenia. Okej. Jej! Dobra, czyli to było bardziej takie dodatkowe. Ale ciekawe, czy było możliwość, żeby te grzyby jakoś wyrzucić, dlatego że... Jezu, strasznie, jak wyszliśmy do tego, że dosłownie zużyliśmy dosyć dużo naszych apteczek, okej. Więc tak, tutaj sekrety mamy, tutaj mamy dwa sekrety, tutaj mamy... tak. Okej, zgaduję, że sekrety to też są zamknięte. Tam samochód, właśnie staff parking, no to... tam mamy klucz, ale tutaj widzę, że coś jest jeszcze. I w krypcie też jest, dobra. W pewnej mierze nawet nie wiem, co powinniśmy robić. Zapewne gdzieś powinien być ten klucz cały srebrny, jak go przegapiłem, ale nie widzę, żeby pokazywało, więc musimy po kolei wszędzie przejść, żeby zobaczyć, gdzie to jest. Ja dosłownie, srebrny klucz jest prawie do wszystkich rzeczy. Okej, w takim razie pójdźmy najpierw do głównego i sprawdźmy te wszystkie drzwi, co pokazuje, że są. Okej, przejdźmy. Na szczęście tam są tylko te blopy, więc te blopy to zbytnio nie robią nam wrażeń. Musimy tylko je omijać. O, tak! Wiecie co? Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim teraz, jak to patrzę? Że w sumie jak przechodziliśmy tamtędy, to my nie patrzyliśmy na te, kompletnie na ten teren, że ja kompletnie nie patrzyłem na te drzwi, a tam przecież coś mogło być. Ja po prostu przeszedłem koło tego. Okej. Okay. A przynajmniej odzyskaliśmy i mamy tutaj... a to jest safe room? Okej. Douglas Pike, budowniczy, no to tak, to jest Natalie Crow, dziecko jesieni. O nie, żeby to uruchomić, musimy mieć dysk, a nie mamy dysku, okej. A, czyli to jest safe room, bo widzę, że tutaj jest takie... Część. Okej, co tutaj mamy w notatniku? No tak, Tolman. Okej, wygląda na to, że... wygląda na to, że było tam jakieś właśnie kolejne, że złapali tego gościa. Edward Crowe, The Trailblazer. Nie wiem, co to znaczy nawet. A ten kto to jest? Tolman. Kret. W sumie, jeżeli on był od wydobycia, no to możliwe. Teraz to jest. Thank you.
Pociąg przyjechał. Okej. Okay. To... Jakie śmieszne. Ale nic nie możemy z tym zrobić. O, granat jest na tym. O, dobrze zauważyłem. Okej, okay, co to jest? Okej, okay, czyli tak naprawdę tutaj to jest tylko safe room. Odblokowaliśmy, a tam mamy dyskietkę, ale dyskietki to zbytnio nic nie możemy zrobić. Dobra. Czyli tak, tam kolejnego nieumarłego znaleźli i go uwięzili. A mamy tutaj ammo, ale jest dosyć dużo tych... Mamy tutaj te drzwi. Okej. Okay. A, są zamknięte z drugiej strony, okej. Okay. Przebiegnijmy obok tego. Mamy tutaj toaletę. Tak straszna toaleta. Bo nie było potworów. Okej, okay, są. Na trzy strzały padają? To dobrze. Okej. Okay. Wygląda na to, że w toalecie jest tylko notatka. Okej. Okay. To jest ammo. To by się przydało nam. Wiem, że trochę marnuję, bo tutaj jest taki, że maksimum jest. Ale wolę już tak robić. Okej. Okay. To jest tylko toaleta. O, co to jest? Okej, okay, mamy tutaj stare kości, musimy coś użyć. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że będzie przepychaczka. A, to jest na temat tego gościa, które znaleźliśmy. Zastanawiam się, o co chodzi z tym kretem, bo był ten Tolman jako kret, tylko że chodziło, że facet miał na nazwisko kret. Okej, okay, chyba wszystko przejrzeliśmy, bo tak, przejrzeliśmy to dwójkę drzwi. Tutaj mamy sekret, w toalecie mamy sekret, ale też nie możemy go zrobić. Jakieś takie odblokowane drzwi? Nie. A mamy jeszcze te jedne drzwi, które nie przeszliśmy. Aż dziwne. Ale dobra, przejdźmy tak. Hunted Minor, to tam pokazuje, że jest zagadka do rozwiązania, ale my musimy mieć coś, żeby tam... A może ten właśnie pokrętło można włożyć. Okej. Okay. Na szczęście nie ma tego dużego potwora, co tutaj był. Też się zastanawiam, czy nie zająć się tutaj tym takim wielkim potworem. O Jezu. Okej. Okay. Padł. Dobra, tylko przeładujmy. Więc tak. Oprócz tego, że tym drugim musimy się też zająć. Okej, okay, zajęliśmy się. To tutaj jakaś zagadka jest? Okej, okay, myślałem, że potwór. Czy się ta... Tutaj chyba przechodziliśmy. Więc tutaj nie powinno być. Okej, okay, zajmiemy się jeszcze tym małym gnojem. Okej. Okay. Okej, okay, zagadka jest tak przy wejściu. Co jest przy wejściu? No to zgadliśmy. O, coś tutaj jest. Okej, okay, antidotum, ale czy to było tylko tyle? Nie, nie, nie. Coś przy wejściu jest. Pokazuje, że nie zgadliśmy. Może
jeżeli będzie trochę dłużej jakiś. Bo tutaj jest 5 do otwarcia, może coś dłużej trzeba będzie, żeby tam coś odblokować dodatkowego. Dobra, jak na razie to tutaj nic nawet nie ma, więc ten X to taki w sumie zbytnio nam nic nie robi. Okej. Tutaj mamy DSH. Coś tutaj? Na pewno tutaj coś będzie, ale... Znowu jesteśmy trochę w momencie, kiedy nic nie możemy zrobić. Dobra, pójdźmy do tej celi, tak mi się wydaje, ponieważ mieliśmy zbadać celę, ale... Ale nigdy jej nie znaleźliśmy, chyba przez to, że po prostu ją minęliśmy i... Ta babka, która do niej poszła, na ten nas czeka? Nie, nie ma już jej. Okej. Okay. Dobra, weźmy ammo. Dobra, mamy tą celę. O, mamy guzik. Okej, okay, chyba odblokowaliśmy te drzwi. Może coś ze drzwiami będzie. Dobra, ammo zawsze chętnie. I co tutaj mam w książce? O, znowu Talman. Aha, czyli ten gość był w tym miejscu zatrzymany i ta dziewczynka tutaj przyszła i ją właśnie tego gościa podeszła i się, że tak powiem, niedobrze się dla niej skończyło to. Okej, okay, więc tak naprawdę wszystko chyba już mamy. Wszystko już tutaj przeszliśmy. Mamy tylko mapę z sekretami. Krypta, tutaj mamy. O właśnie, no przecież mówiłem, żeby pójść do tamtego jak on się nazywa po polsku, strasznego dworu. Bo może się, można włożyć tego, ten pokrętło. Okej, okay, nie. No niby potrzebujemy tego. Wiecie co, bo w głównej mierze przeszliśmy koło tamtej babki. Tamtej babki. Tutaj za chwilę pokażę, o co mi chodzi. Tutaj przeszliśmy i w sumie nic nie robiliśmy. Ale teraz mi się wydaje, że może chodzi o to, że coś... Okay. Że coś ona może mieć z przodu. Chyba nie. Okej, okay. Na pewno coś tutaj jest. Bo ominęliśmy. Okej, okay. A co tutaj jest? Coś do pokrętła. Okej, okay. Może to pokrętło otworzy nam tamtą parę. Bo to jest jedyna rzecz oraz też notatka coś tam mówi o tym. A nie. Ona. Nogi jej się ruszają. No i co to nam da? Mamy tutaj na pewno granat. To widziałem. Mamy to pokrętło, ale...
Coś tutaj jeszcze jest? Oprócz... Okej. To było mega szybkie. To nie żyje. Gdzie jest ten drugi? Drugi jest tam. Wiecie co? Nie, nie chcę celować. Chciałem się obrócić, ale dobra, dookoła możemy to zrobić. Nie chciałem tego. Ale to też mogło być. Dobra, po nim jeszcze podeprzmy. Okej, co tutaj jest? Aha, musimy ten kwas znaleźć. To sobie przypomniałem, ten kwas. I wtedy będziemy mogli, tylko wydaje mi się, że to będzie źle dla tamtej lalki. Okej. Więc tak, wiemy co już tutaj możemy zrobić. Tym potrzebujemy dysku, Swanboats nix nie mamy, Dixite też nic nie mamy. Neptune Palace to musi mieć ten Trunzomb. Coś tutaj jeszcze jest? Tutaj 4 z 15 sekretów. Okej. Wiecie co? Jak coś się znajdzie, to ja wtedy wrócę. Okej, więc tak. Już się nieco rozjaśniło, dlatego że musiałem znaleźć podpowiedź. Ponieważ jak tam jest ta maszyna, która daje podpowiedzi, napisała, żebyśmy zdobyli ten gemstone. No i ja takie, okej, no ale tutaj mamy te zegary i takie, że no musimy mieć specjalną rzecz, no żeby ograczać te zegary. Po czym się okazało, że możemy po prostu pokrętłem to zrobić. O, masz ci los. Okej, więc tak. Było 10:20. Okej, i 11:15. I mamy to gemstone. Tylko że teraz co mamy zrobić? Dobra, zapytamy się jeszcze raz tego Pruka. Nie chciałem skorzystać, ale no w sumie jesteśmy w takim momencie, co nawet nie wiem co mamy dokładnie zrobić. No tak, wiem. A, dobra. Dobra, dobra. Bo tak, mieliśmy znaleźć jajko dla łabędzia. Przecież ten cały właśnie klejnot jest w takim kształcie. Okej, dobra. Potem to już w sumie raczej już wiem, dlatego że widziałem rysunek, gdzie mamy wykorzystać ten łańcuch. I chyba już pójdziemy dosyć do przodu, bo wydaje mi się, że... O, właśnie los, czym ty jesteś? Okej, musimy się zająć tymi małymi gnojami. Okej, więc tak. Masz swoje jajko. Więc tak, masz swoje jajko. Teraz możemy... Okej. Teraz niech poprzesuwa to. A, możemy tym obracać, okej. Dobra, obróć się. Dobra, i wydaje mi się, że już wszystko jest okej. Więc... Płyń, łabonku! Okej, dawaj łańcuch. O, łabądek stracił główkę. Okej, dobra, w takim razie wszystko mamy, tylko że... Mamy teraz tego
szybkiego gościa koło nas. Okej. Granat. Amunicji nie mamy. Okej, on wybucha po śmierci. Warto pamiętać. Jeszcze mamy tego drugiego. Nie chcę mieć. Chyba nie są dosyć szybcy. No, gdzie jesteś? Okej. Czyli tak się bawimy. Dobra, więc i tak musieliśmy naprzeciwko pójść. Mamy już wszystko. Zalaliśmy czymś nie wiadomo czym. Dobra. O, mamy nadal to jajko. Okej. Więc idź do góry i ja ewidentnie bym chciał. Okej. Coś tam jest. Dobra, te granaty się przydają. Dobra. Miotacz ognia. Nawet nie wiem co to jest. Na pewno się trochę dłużej. Okej. I możemy wyjść. O, i maska. Aha. Więc tylko poszliśmy po maskę. Dobra. Teraz wszystko w sumie jest po kolei, dlatego że większość terenu zbadaliśmy. I teraz tylko co musimy zrobić, to tylko te zagadki, więc to jest takie zagadka po zagadce. Trochę się nie przyzwyczaiłem do tego. Zazwyczaj ja po prostu eksplorowałem, więc to trochę. Okej, tutaj. O, to był. To była pułapka. Okej, antidotum. Ja takie, co to jest? I już wszedłem w to, jak głupi. Okej. Wow. Dobra, wszystko mamy i wreszcie się odblokowało kolejne pomieszczenie. I co to jest? O Jezus. Okej, co to? Aha, rozumiem, czyli to jest taki. O! Ja takie. O, coś tam wisi, takie. Bup. Na mnie spadło. Okej. Rozumiem. Zgaduję, że tutaj będą jakieś. W międzyczasie jakieś ciekawostki. O, właśnie, coś takiego typu. Więc będę przyjmować to. Tutaj mamy gwiazdkę, więc. Teraz. Znaczy się gwiazdka, pentagram. Gwiazdka też może być. Okej. W sumie bardziej ja chcę najpierw przejrzeć te wszystkie miejsca, gdzie. Żebyśmy przejrzeli. Do. Właśnie, żebyśmy na przykład takie przedmioty zdobyli, ale to. Jeżeli tutaj nic innego nie ma niż takie typowe, normalne przedmioty, to. W sumie nie ma sensu aż tak bardzo się wgłębiać w to. Okej. Tam jest. Wygląda na to, że i tak musimy ten symbol rzucić. Czy możemy to zdjąć? Ha! Wiedziałem. Dobra, tutaj też jest gwiazdka. Będę na to mówić gwiazdka. Dobra, przynajmniej. Co tam, że widziałem o tym, że coś takiego jest, że spadający żerandole, tylko nie spodziewałem się, że one będą spadać o tak. Że to będą kolce. Okej. I co tutaj mamy? Mamy kolejne przejścia. Nie podoba mi się, że tutaj jest granat.
Gra nam zazwyczaj mówi, że jest źle. Okej, okay. No mamy tam... Tam jest granat inny. Tam jest niby ten granat, ale w głównej mierze... Jest! Trójząb! Dobra, trójząb był jeden z ważniejszych rzeczy. Okej. Okay. Coś tutaj jest. Okej. Dlaczego musicie płakać? Jezu, ale go odrzuciło. Dobra. Nie podoba mi się, że tutaj płaczą. Teraz ta muzyka jest denerwująca w pewnym czasie. Okej, padło. O, tutaj jeszcze jest amunicja. Chyba do Magnum. Jej, Magnum Ammo. Była ciekawostka nawet. Ciekawe. A wiecie co? Bo ja bym sobie jeszcze... Kurde, czasami te dźwięki są denerwujące. Bo wydaje się, że jest za to, a to po prostu tak słuchawki ciągną. Dobra, nie, te zombie to są... Easy. Okej. Okay. Tu jest wyjście, ale ja chciałem sobie przejrzeć dookoła. Okej, okay, coś tam jest. Powiem łatwo z wami. O, koniec. To był ostatni. A nie, chyba zrobiliśmy wielkie kółko, więc nawet nie trzeba się tutaj zbytnio patrzeć. Dobra. Okej, okay, witaj kruku. Więc mamy trójząb. Więc teraz musimy wrócić do restauracji. Okej, okay, widzę, że przeciwników się narespiło trochę. Nowych. Tutaj zajęliśmy się tym wielkim czymś. I oczywiście musieliśmy wejść to. Tutaj też się zajęliśmy przeciwnikami, ale mogło się zrespić. Okej, okay, więc tak. Musimy tutaj mieć ten trójząb. Tylko gdzie to było? Gdzieś... Au. Oczywiście, muszą być wszędzie pułapki. Jeszcze widziałem ten żrandol. Jak one się respią, te żrandole? Przecież one wcześniej tutaj ich nie było. Dobra, co to jest napisane? To nie jest to, okej. Okay. Jeśli było tutaj napisane. O tutaj, że tak. Okej, okay, więc tak. Mamy trójząb. Właśnie. Te powinny się obrócić w naszą stronę. Jeżeli się nie obracają, to trzeba trochę... żeby trochę się... obróciły. I tak, jak będziemy na środku, to powinno zadziałać. One strasznie śpiewają.
się otwieraj, dosłownie jestem w zasięgu wszystkich. Dobra, będziemy biegać, tak. O! Trochę dziwne było, że się wcześniej nie otworzyło, ale dobra, bierzemy klucz. Jej! Mamy srebrny klucz i jedną z ważniejszych rzeczy. W takim razie, jeżeli możemy już zblokować kolejne miejsca, to wydaje mi się, że wrócimy do auta. W głównej mierze po to, że to będzie dobry pomysł, żeby tamto miejsce już zbytnio nie odwiedzać. Okej, okay, może się... Dobra, to wasz koniec. Usłyszałeś, że twoi bracia dostają. Ups. Trochę ich jest tutaj. What? Te gęsi plują kwasem? Okej, okay, trochę jest was za dużo. Dobra, chyba myślę, że jednak musimy was zostawić. Poradzicie sobie. Okej. Okay. Uwielbiamy kałuże mięsa. Okej. Okay. Ciebie też. Okej, okay, ale może najpierw się oddamy. Okej. Okay. Dobra, w takim razie wracamy. Żyjesz? Żyjesz. Ok, więc tak, musimy otworzyć. Bum. I mamy pudełko na buty z czymś w środku. Mamy buty do biegania. I musimy je założyć. Czekajcie, czy teraz będziemy... Tak, biegamy szybciej. Zgaduję, że jak te stare buty mają więcej życia, te są bardziej od biegania. Dobra, czyli tak naprawdę w sumie nawet dobrze, ponieważ często nasi przeciwnicy są w miarę szybsi. Dobra, zajmijmy się tylko tymi. Okej, okay. No, te pułapki są denerwujące. No pokaż gółkę. Okej, okay, nie pokazuj. Musimy przeładować. Ups. No. Obracaj się. A, masz ci los. Ale on jest denerwujący. Jaha, ma za swoje. I nie mam ammo. O, masz los, naprawdę? Skończyło nam się. Jedno, co mieliśmy najwięcej. Okej, okay, czy coś tutaj jest? Dobra, będziemy musieli znowu oszczędzać. Dobra, ale myślę, że na tym zakończę, tylko tam wejdę do tego pokoiku, bo w tym można byłoby najlepiej zapisać sobie grę. Więc to na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Byłem Travel. No to cześć!